Cześć moi drodzy, witam się z wami na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z TBR-em, losowanym TBR-em na czerwiec, ponieważ postanowiłam sobie po prostu wybrać 6 pozycji z tego kubeczka. Tu mam generalnie 17 kartek z książkami, które na ten moment tak naprawdę chcę najbardziej przeczytać i sobie pomyślałam, że wylosujemy sobie dzisiaj razem ten TBR, także no zobaczymy. Powiem wam szczerze, że jestem naprawdę podekscytowana, bo nigdy wcześniej nie losowałam sobie książek. Praktycznie zawsze było tak, że wiecie, ja patrzyłam po zakończeniu jakiejś lektury na mój regał, który jest nad sufitem, by the way. No i wtedy sobie jakby wybierałam książkę, którą chcę przeczytać, ponieważ ona w tamtym momencie przyciągała moje oko. A teraz spróbujemy czegoś nowego, także mam nadzieję, że ten TBR pod koniec czerwca, jak będę nagrywała jakby zestawienie filmów, to mam nadzieję po prostu, że się wszystko uda i zrealizuję te plany. Także ja wam życzę miłego oglądania i zapraszam. No i zaczynamy sobie od pierwszej książki losowanej. Już wam zaraz zobaczymy, co to będzie. O kurde, jest to Żniwiarz, czwarty tom Pauliny Händel. Jeżeli Adrian to będzie oglądał, to prawdopodobnie się ucieszy, ponieważ, no, wiecie co, ja mam do Żniwiarza taki stosunek, że no spoko, ta książka jest, ta seria istnieje, natomiast ja ją bardzo rozwlekam w czasie, ponieważ nie lubię... Paulina Händel ma o tyle skomplikowane pismo i rozłożenie rozdziałów, że po prostu ja się męczę. Dlatego bardzo często jest tak, że po prostu po zakończeniu jakby pierwszego tomu, drugiego i trzeciego robiłam sobie przerwę taką 4-5 nawet miesięczną i dopiero po tych 5 miesiącach sięgałam po kontynuację. No ale zobaczymy, być może akurat w czerwcu sobie przeczytam Żniwiarza. Kolejna książka to... Mamy Pozaświatowców, Brandona Mula. Jest to seria mojego ulubionego autora z dzieciństwa, ponieważ czytałam Baśniobór i gdy usłyszałam o tej serii na kanale Dr. Book, Nicoli, no to postanowiłam po prostu skompletować sobie całą serię, bo ona była zachwycona tymi książkami. I wydaje mi się, że Pozaświatowcy również trafią w mój gust. Nie mam zielonego pojęcia pod względem fabularnym, o czym ona opowiada, lecz wydaje mi się, że to już jest taka bardziej skomplikowana fantastyka. To na pewno nie są dziecięce klimaty takie, jakie dostajemy w Baśnioborze. Tu będzie coś mocniejszego, ale jestem ciekawa, więc no, zobaczymy. I kolejna książka to... Uwaga, uwaga. Ale se zakleiłam, no nie? Dziwne losy Jane Eyre. Klasyka literatury, chyba nie muszę o niej nic opowiadać. Byłam ciekawa, chciałam bardzo ją przeczytać, natomiast obstawiałam wcześniej, że tę książkę będę czytać na jesień. Ostatnimi czasy tak spoglądałam na tę najnowszą serię Świata Książki i po prostu jakoś tak oko zawiesiłam na tej książce i sobie pomyślałam, że fajnie by było w sumie spróbować i przeczytać. No i kolejna książka to... Mamy Łabędzi Śpiew, McCammon. Jest to książka postapokaliptyczna, która swoją fabułę ma osadzoną w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Także no ja generalnie byłam bardzo ciekawa tej pozycji, ponieważ ją polecała Martyna z literackiego Martini. Więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie dosyć taka owocna przygoda, ponieważ ja wcześniej nie czytałam książek o takim charakterze. To będzie moja, tak jak mówię, pierwsza przygoda z czymś takim, więc mam nadzieję po prostu, że będzie fajnie i że się będę dobrze bawić przy tych książkach. Przechodzimy sobie teraz do następnej pozycji. Robię coś takiego, bo wy generalnie nie widzicie, bo tak jest statyw ustawiony, ale ja sobie robię tak tym i jeszcze później losuję jakby kartkę, więc no. Adept. No, wylosowałam Adepta Przechrzty. Jest to książka, która dopiero teraz nabiera takiego rozgłosu poprzez to, że bardzo dużo twórców w jednym czasie zaczęło się interesować Przechrztą. Jest to polski autor, który swoją fantastykę spisuje wzorując się na różnych kulturach. Na przykład załóżmy ten Adept, ja nie wiem teraz, wiem na pewno, że jedna książka jest osadzona w Azji, natomiast druga w Rosji chyba? Coś takiego. Tak czy inaczej, bardzo byłam ciekawa w ogóle Przechrzty, no bo jakby, wiecie, zaczęli wszyscy o nim nagle mówić. No i jestem człowiekiem, zainteresowałam się, mam nadzieję, że książki mi się spodobają i zobaczymy.
I ostatnia już pozycja, którą zaraz wylosuję. Mamy do gwiazd Brandona Sandersona. Jest to science fiction młodzieżowe, powieść opowiadająca o dziewczynie, której ojciec zhańbił imię rodziny. Natomiast ta nasza główna bohaterka, ona generalnie chce zostać lotnikiem, natomiast właśnie przez sytuację zaistniałą z tym ojcem, jakby no nie może. Po prostu no, będzie naprawdę bardzo ciężko jej się dostać do tej szkoły, która uczy lotników. Tutaj mamy bardzo mocno zaznaczony motyw szkolenia, co ja generalnie uwielbiam po prostu w książkach, także już się nie mogę doczekać tej przygody. I to jest właśnie moich 6 pozycji do przeczytania na czerwiec. Mam nadzieję, że coś jeszcze uda mi się przeczytać i ten odcinek pod koniec czerwca zostanie zestawiony z moją reakcją i jakby takim podsumowaniem. No i razem zweryfikujemy, co udało mi się przeczytać, a co nie. A w tym momencie ja się z wami żegnam. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co wy planujecie przeczytać w czerwcu, bo ja sobie z chęcią poczytam te komentarze. Także co, my się widzimy w kolejnym odcinku. Życzę wam cudownych dni. Mam nadzieję, że będzie u was słońce, ponieważ u mnie było naprawdę piękna była pogoda, powiem tak. Także no co, do zobaczenia za tydzień. Cześć!